60 będzie, więc no. Amunicja silnikowego to nie mamy. No dobrze, trójeczka, hamowanie. No jak pan nie wie, to ja tym bardziej nie wiem. Dobra, bo tu już gdzieś będzie ta 60, a jeszcze jadę 70. No dobra. Dało się zwolnić. Miarę. Trochę mocy, i żeby też jej nie za bardzo nie zwolnić. I koniec 60, ale zanim cały skład na niej wyjedzie, dużo czasu zajmie. Może mniej więcej obserwować, może się doobserwujemy, nie? Akurat. Też i z przodu trzeba obserwować, czy żaden pociąg nie jedzie, żeby włączyć to przyciemnienie reflektorów, nie? Te fioletowe rzeczy nie pomagają w tym. No dobra, cały skład wyjechał jak na moje. Więc ciągniemy do 80 z powrotem. Tak, Murillo, przed nami, za tymi drzewami.
myślę, że bez żadnych postojów uda nam się może dojechać. Właśnie, pod tabem jest jeszcze jakiś mapa z tego, co ja wiem. I w czasie tej jazdy naszej ze stałą prędkością możemy... O! Czyli co my jesteśmy, gdzie? Przemieszczamy się tutaj do przodu, tak? Tak, my się przemieszczamy tutaj do przodu. To na przykład widzę, że jest semafor na... Stój, ale to nie jest semafor dla mnie. Ale sobie mogę zwrotnicę zmienić. Aha, i sygnały też sobie mogę. A. Ciekawe. Fajne. Będę wiedział, jak kiedyś będę musiał coś zrobić i mi na przykład nie będą chcieli świadka podać, to sobie sam będę mógł podać, nie? No. No i się czegoś dowiedziałem. Dobra, bo my tu mamy duże nachylenie, to pełna moc. Też będziemy zwalniać i tak. No. Jeżeli jechałem z połową mocy, żeby utrzymywać prędkość, to tym bardziej. Zupełnie byliśmy na... Wjeżdżamy na płaską przestrzeń, więc powinniśmy się pomału znowu zacząć rozpędzać, nie? No widzicie, prawie 8, ten prawie 10 km na godzinę zwolniliśmy. Już pod górę będzie. Dobra, to teraz zawczasu już dodajmy mocy. No, teraz powinniśmy aż tak mocno może i nie zwalnić. O, tam znowu szef zrobił bez tekstury. Thank you.
to taka cisza nastała na czacie, że nikogo pewnie nie ma, nikomu się nie chce tego oglądać. Panie Zają, no to się cieszę z tego faktu, że jeszcze ktoś tu pozostał. Ja mówię, taka cisza na czasie nastała, aż mówię, o, chyba już nikogo nie ma. Zanudziłem wszystkich. Dobra, będzie do 40 na godzinę. Więc nie ma co przyspieszać. I że wręcz bardziej jest co hamować. A jak na ten pociąg przystało, to zanim on zacznie hamować, to kupa czasu minie. Teraz trochę, że może jej przesadził z tym hamowaniem. No nie, źle. Dobra, teraz jak się nie mylę, będziemy jechać po lewym. Może do jazdy po lewym. Które to ustawienie jest? A nie. Nie będziemy jechać jednak po tym lewym. Jednak po prostu zjeżdżamy na bok, aha. No cóż. Też tak się zdarza, że trzeba i zjechać na bok. Wyjazd na zastępczy. Dobrze. Wyjazd na zastępczy, czy jednak będziemy jechać po lewym. Niech ja tylko dojdę do porozumienia z tym. To nie jest światło do jazdy po lewym. A też nie. A tam? Jeszcze nie poczekać. To nie. O, to jest. Do Rzechowa, do Macierzewa po lewym, tak? Jak chyba było w tej misji, już nie pamiętam oczywiście. Tak.
obchodu prac torowych, oto Rzechowa do Macierzywa po lewym. Dobra, teraz zanim znowuż ten cały skład wyjedzie, to minie, a minie. Dobra, chyba już. Nie pod górę. Normalnie te tory wyglądają naprawdę tak jakby mokre, to światło się tak odbija. Może ta rosa czy coś, ale nie no, przecież to noc na dłoni. To chyba jeszcze rosy nie ma, nie? Rosa się nad ranem robi. W tym przypadku to już chyba szron. I chwilę zajmuje temu pociągowi, żeby się rozpędzić. No, elektryczna lokomotywa by nie miała z tym problemu, bo to 800 ton to chwila, moment i by było. Taka górka by jej nawet kłopotu nie zrobiła.
Macierzyli miałem być chwilę postoju. A może i będziemy mieli. Jeszcze nie dojechaliśmy do macierzywa. Ale zaraz pewnie i do niego dojedziemy.